Hej, witam was, jestem WGT, to jest Let's Play Precycling Manager 2012, etap już ogólnie 28 i naszego turu etap trzeci, a teraz też takie mini jubileusz, mój 50 film na YouTubie, więc zapraszam do oglądania. Jest, dobra, no znaczy jest, dobra. Jedziemy teraz ten trzeci etap. To będzie chyba już 50 film raczej, więc nieźle. Oho. 50 film i 28 etap tutaj. Tak przed chwilą to powiedziałem, ale już według mojego czasu dawno to już powiedziałem. Dobra, 35 km. Takie teraz szybkie informacje. Nie wiem, czy to rzeczywiście dzisiaj wrzucę, czy ten... Giro Italia, jakby wiecie, już trwa pewnie. No tam Gołaś miał koszulkę dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj jest 20, więc dzisiaj on stracił. No i Rodriguez wygrywa też i u mnie tutaj w tym rozegraniu, gdzie tu gdzieś on jest. Gdzieś tu chyba jest. Blisko powinien być. O, o tu jest. O. No i... Coś jeszcze? Nie, aha. Informacja, że się nie przerzuciłem na poziom łatwy, tylko cały czas na normalnym gram i raczej się nie przerzucę. No, wolę... No, na normalnym, czyli normal. Jak to tak wszyscy grają, no to ja nie będę jakiś tam jakiś easy czy coś. Dobra, przyspieszmy to trochę. Tu na razie tylko jadą. Peleton cały czas. Napoje przyszły, więc chyba raczej... już dotrwają do końca. O, Rodriguez, punkty tutaj. Też Nibali będzie trzeba trochę zaatakować, bo w klasyfikacji raczej za dobrze to nie wygląda. To jest... nie, to nie jest atak. Ła, nawet nie widziałem, że tak został pomocnik. No ale dobrze. Trochę osłonił Nibalego. Zobaczmy, gdzie oni tu pozostali. Tu jest Longo, Saramo, Sabatini. O, to już koniec. Aha, Sagan jest. Tu chyba jest. A, Nibali. Katiusza powinna tutaj być. Tu jest to. No tutaj. Jak lidera. Lider się zawsze mnie coś blisko trzyma. Nie wiem czemu. Aha. 20 zaraz kilometrów, no to nawet pewnie nie zdążą nie zdążyliby pobrać tych bidonów, więc tam pół bidona chyba. Znaczy jeden cały. Tu dwa. Powinien im starczyć. Jeszcze mogę teraz informację chyba. To jest trzeci. O, dobra, tu zaraz Gilbert. Zaraz spróbujemy. Nie, Gilbert to... A, teraz uwaga, patrzymy tak. Tak. I powinien kontratakować. Nie wiem, czy to działa do... Nie. Aj. No i na nic, powiedzmy tak. No i teraz Evans, no i... Możemy tak wcisnąć, chyba tak. I to mało co daje. Kapek już się schował, więc... Nie, wytrzymał. Zły moment. Powinien być bardziej z przodu. No i pewnie trochę straci też. Zresztą nawet usiłuję nim tak jakoś walczyć, ale... Sagan tutaj. Kapeki już też nie. O tak, ataków na tych górach. Dobra, czyli tak, będzie czwarty jeszcze. Piąty i szósty. Tak. Czy nie, pięć tu jest chyba.
nie pamiętam. Dobra, przynajmniej skończymy ten GP, bo już nie pamiętam, bo w ogóle nie słyszałem tej nazwy wcześniej. Ten tour. I zacznę nową serię. Znaczy nie skończę procyclinga, tylko... Znaczy tak chwilowo przerwę go na rzecz innej serii jakby, którą później wam powiem. Której znaczy później wam powiem, no jeszcze przyspiesz. Ojej, to się porozdzielali, no nie bali, nawet sił już nie ma tego prowadzenia. W ostatniej chwili chyba że mu dałem, choć nie wiem czy on jeszcze działa. Gilbert i tam jakiś inni. To jakiś Scarponi, o. Kto tam wygrał? Nie wiem. Nawet. Dobra, to już za daleko trochę. Wracamy do Nibalego. Anton Evans, Rodriguez, Gilbert. Patrzcie jak to jest Sachs. Sagan to pioruna ma w takim momencie. Jeszcze trochę i by nawet Nibalego doszedł. Ogólnie koszulki też mi się nie udało nawet. Dobra, więc tutaj już wszyscy... Tam nie dojadą jakoś. No, Hesiedal, który dzisiaj stracił ogólnie koszulkę na rzecz Rodriguez'a. Jeden po dziesiąty, no. No więc tu dojdzie. Aha. Nawet mi się chyba kapeki wywrócił. Tak, tam w połowie chyba. Nie zobaczycie, bo nie nagrałem tego. Dobra, dzięki i do czwartego etapu.